Słuchajcie, cześć, cześć. Nie mówcie mi o tym, że obraz jest za słaby albo głos jest za słaby, ponieważ słuchajcie, naprawdę, zrozumcie, ja jestem vlogerem, ale takim prawdziwym vlogerem. Ja nie posiadam jakiegoś pełnego studia, operatorów, wszystko robię sam takim sprzętem, jaki posiadam. I tym sprzętem w takich warunkach nic lepiej, słuchajcie, nie osiągnę. Natomiast, może to głupio zabrzmi, ale wydaje mi się, że w tych moich spotkaniach z wami najważniejsze jest jednak to słowo. No, chcę się z wami podzielić swoimi refleksjami. Ja już nieraz mówiłem o tym, poczekajcie, nie napiję się, bo mi w gardle zaschło. Ja już nieraz o tym mówiłem, że ja wcale nie uzurpuję sobie prawa do tego, ażeby mieć rację. Ja wam po prostu mówię, jak to kiedyś tak powiedziałem, mówię to, co myślę. To wcale nie znaczy, że to jest jakieś, nie wiem, prawo bycia geniuszem. Dlatego chętnie czekam na wasze komentarze. Te negatywne, te pozytywne, bo w ten czas jest fajna dyskusja, ale wróćmy do meritum. Słuchajcie, byłem we Włoszech, zrobiłem taką trasę dość długą z Belgii do Włoch. Nie ukrywam, słuchajcie, że ta trasa dała mi trochę popalić. I to zupełnie niepotrzebnie. Słuchajcie, mam fajną spedycję. Naprawdę. Świetnie mi się z nimi współpracuje. Jest taka Agatka, jest Piotr. Naprawdę. Świetnie się z nimi współpracuje, ale czasami, jak ja to nazywam, dają ciała. I tak było tym razem. Jechałem do Włoch i było wiadomo, że po tylu godzinach jazdy, jak już dojadę na miejsce, to nie będzie można mi wlepić następnej trasy, bo będę padnięty i musiałbym być kompletnym idiotą, żeby się na to zgodzić. Byłem za kółkiem, słuchajcie, prawie 30 godzin. Oczywiście tam jakieś przerwy, no bo przyjechałem na załadunek, na tym załadunku trochę czekałem, załadowali, ale w każdym razie byłem 30 godzin za kółkiem. Napisała mi Agatka, że muszę być na 12. No ja jestem takim pieprzonym maniakiem punktualności. No więc starałem się, żeby na tą 12 dojechać. Wiązało się to z tym, że nie byłem w stanie się w ogóle przespać w nocy, tylko no jak już czułem, że droga mi ucieka, no to zjeżdżałem na jakiś tam parking, opierałem głowę o szybę, no i spałem 10, 5, 10, 15 minut, różnie to bywało. W pewnym momencie okazało się, że i tak w zasadzie na tą 12 będzie ciężko zdążyć, że dojadę prawdopodobnie gdzieś koło 13. Efekt był z tego taki, że w końcu Piotr wysłał mi SMS-a, abym pewien odcinek drogi we Włoszech pojechał autostradą. Ja w ogóle jestem za tym, że we Włoszech powinno się jeździć autostradami. Te autostrady nie są tam naprawdę drogie. Ale każdy musi swoją firmę prowadzić tak, jak uważa za słusznie. Dlatego ja no, stosuję się do tych zasad. W każdym razie przejechałem pod Weronę, jakieś tam ze 30 km przed Weroną zjechałem już na tak zwane landy. Tym landem dojechałem na miejsce. Byłem tam o 13:30 i co się okazało, słuchajcie? Po pierwsze, że muszę do 14:00 poczekać, bo mają akurat siestę, ten lunch. Potem się okazało, że o tej 14:00 przychodzi druga zmiana, więc oni pracują
prawdopodobnie do 22. Czyli tak na dobrą sprawę spedytor powinien powiedzieć: Marek, dobrze byłoby, gdybyś był koło, powiedzmy, 15 godziny, ale jak będziesz, powiedzmy, o 17, też będzie ok. Co by to dało? Po pierwsze, nie jechałbym zestresowany, że nie zdążę. Po drugie, po prostu, no ja z reguły lubię z wieczora pospać, więc prawdopodobnie o tej 22 poszedłbym się przespać, nastawiłbym budzik na 5 godzin, przespałbym się 5 godzin i słuchajcie, bez problemu bym dojechał. Tego mi nie powiedziano, więc ja starałem się wywiązać i jak wiecie, był z tego efekt? W pewnym momencie byłoby po mnie. Nie wiem, to chyba jest na tej zasadzie, że głupi ma szczęście. Nagle otwarłem oczy i słuchajcie, patrzę, a mój samochód jedzie prosto na taką barierkę. I nie wiem, czy zwróciliście uwagę, że te barierki często zaczynają się tak, że jest skrzyżowanie. One są takie tu zaokrąglone i dopiero potem biegną dalej. I ja wychodząc z zakrętu jechałem, prawdopodobnie już drzemałem. Jechałem prosto na tą wypustkę. Jakbym w nią przywalił, to prawdopodobnie już dzisiaj bym z wami nie rozmawiał. Zupełnie bezsensownie. Myślę, że jednak spedytorzy powinni przemyśleć przynajmniej w stosunku do tych kierowców, o których wiedzą, że są odpowiedzialni. Pozdrawiam serdecznie. Cześć.